W Szkole Podstawowej w Bruśniku dokonano podsumowania inwestycji termomodernizacji budynku szkoły oraz otwarcia boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Oprócz termomodernizacji, czyli zmiana elewacji, jeszcze była wymiana całkowita instalacji elektrycznej, instalacji ciepłowniczej. Zostały zamontowane bardzo nowoczesne piece gazowe. Cała instalacja została wymieniona. Dobudowano nam windę dla niepełnosprawnych. Dotychczas mieliśmy asfaltową nawierzchnię. Była bardzo ona niebezpieczna. Młodzież nauczona na takiej nawierzchni nie bała się żadnego starcia na dużo lepszych boiskach. Mamy nadzieję, że teraz już popuszczą wodze fantazji i na pewno będą więcej uprawiać sportu. Najpierw budowa hali sportowej, sali gimnastycznej. Następnie kolejne inwestycje to lata 2021. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków, do której jest przyłączona szkoła i obok dom ludowy. Następnie kolejne inwestycje to modernizacja urazogonnego boiska z nawierzchnią syntetyczną, boisko wielofunkcyjne z oświetleniem i kolejna to gruntowna modernizacja szkoły. Kwota tych inwestycji to prawie 3 miliony złotych. Kwotę uzyskało się pozyskać właśnie m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie to blisko 2 miliony 600 tysięcy złotych. Samorząd miasta i gminy Ciężkowice jest skuteczny w pozyskiwaniu środków finansowych. W wystąpieniu swoim wspomniałem, około 45 milionów złotych trafi w różnego rodzaju środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia i inwestycje. Między innymi tutaj w Szkole Podstawowej w Bruśniku udało się zmodernizować, wybudować wspaniały obiekt sportowy dla dzieci i młodzieży, które uczęszczają tutaj do szkoły, ale pewnie będzie ten obiekt mógł również być do dyspozycji mieszkańców miejscowości Bruśnik czy okolicznych miejscowości. Jak każda inwestycja w oświatę jest potrzebna, ponieważ to zwiększa możliwości, potencjał młodzieży, która może korzystać na równi z młodzieżą z dużych ośrodków miejskich, z takiej samej infrastruktury, z tak samo efektywnej, bezpiecznej, pozwalających realizować cele edukacyjne. Trzeba przyznać, że w każdej w zasadzie placówce oświatowej, a w gminie Ciężkowice mamy albo salę gimnastyczną, albo boisko ze sztuczną nawierzchnią, albo i boisko sportowe, i salę gimnastyczną, i takich obiektów jest coraz więcej. Sukcesywnie ta baza się rozbudowuje, poprawia, sprzyjają temu fundusze zarówno rządowe, jak i fundusze europejskie. Demografia jest taka, jaka jest. Warunki samorząd stwarza do edukacji tym najmłodszym obywatelom miasta i gminy Ciężkowice. No, teraz jest potrzeba, żeby zapełnić te piękne obiekty edukacyjne, sportowe. No, to już jest jakby zadanie samorządu i pomysł na to, żeby zachęcić. Nie jest to na pewno łatwe zadanie. Każda klasa zobowiązała się przygotować jakiś występ. Ponieważ te klasy nie mamy w tej chwili zbyt duże, to było tak, że wszystkie dzieci wzięły w tym udział.